Dzień dobry, Joanna Lichocka. Witam w podsumowaniu tygodnia. Dzisiaj naszymi gośćmi są Dorota Kania, Gazeta Polska i Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. I Cezary Gmyz, Rzeczpospolita i Uważam, że. Tak, też podwójny tytuł. Zacznijmy od newsa Gazety Polskiej Codziennie. Dzisiaj gazeta napisała, że jeden z prokuratorów, który prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy w Smoleńsku, ma związki z sowieckimi służbami. Tak to właściwie zostało sformułowane. Rodzinne związki. Rodzinne związki, ponieważ z dokumentów, które się zachowały w Instytucie Pamięci Narodowej, wynika, że jego ojciec był również prokurator wojskowy, był szkolony przez sowieckie GRU, ma dyplom kończenia tego kursu wydany przez Ministerstwo Obrony ZSRR. Później był w wojskowych służbach informacyjnych, otrzymał wyróżnienie od Lecha Wałęsy, prezydenta ówczesnego, na wniosek premiera Pawlaka Waldemara, więc jest to taki ciąg i jest taka wskazówka, co moi rozmówcy zwrócili uwagę, że z ostrożności procesowej nie powinien się zajmować kontaktami z Moskwą, a on się właśnie tym zajmuje, się konkretnie zajmuje kontaktami z Komitetem Śledczym Federacji Rosyjskiej. No dobrze, ale ktoś może powiedzieć, że jest to oburzające lustrować ojców, dziadków, co to ma wspólnego z działalnością syna w prokuraturze, że to jest niegodne, nieprzyzwoite i okropne. Te argumenty już były podnoszone przy poprzednim tekście Gazety Polskiej poświęconej przyszłości rodziny pani prezydentowej Komorowskiej. Ja takich argumentów w ogóle nie biorę pod uwagę, a zwróćmy uwagę, że wszędzie na świecie media przyglądają się, kim są poszczególni członkowie rodzin osób publicznych bądź mających wpływ na życie publiczne, a niewątpliwie prokurator prowadzący śledztwo w Smoleńsku, jakie taki wpływ ma. Jeżeli spojrzymy na przypadek prosty Baracka Obamy, któremu sprawdzono przodków aż do niewolników, kilka pokoleń w tył, czym oni się zajmowali, to jest standardowe postępowanie w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Bada się związki rodzinne, bo one mają zawsze jakiś wpływ na to. Ale ja rozumiem, że to się bada w przypadku wyborów prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie tylko. Jakie to może mieć znaczenie w przypadku prowadzenia śledztwa prokuratorskiego? Znaczy, pewne sieci powiązań, które istnieją w Polsce, a które bywają wyśmiewane jako teorie spiskowe, one są bardzo istotne, dlatego że w wymiarze sprawiedliwości mamy do czynienia z bardzo licznymi związkami rodzinnymi, a wręcz mówię o tym, że są pokolenia replikantów, ludzi, którzy co prawda sami byli za młodzi, żeby być umoczeni w system komunistyczny, ale wyrośli w takich domach, w których ten system komunistyczny był religią panującą. I oni w pewnym sensie nasiąkli złymi nawykami. Z prokuratorem Sejem nigdy nie rozmawiałem osobiście, chociaż o taką rozmowę występowałem z oboma prokuratorami, referentami tego postępowania w prokuraturze wojskowej. I ciężko mi coś powiedzieć na temat tego człowieka, w jaki sposób on pracuje, bo te rzeczy są trzymane w tajemnicy przed nami. Z tego, co im mówili członkowie rodzin, prokurator Sej to jest tym prokuratorem, który oddala wnioski rodzin. W tym tygodniu ukazał się najnowszy sondaż CBOS-u na temat stosunku Polaków do katastrofy smoleńskiej i wyjaśniania jej okoliczności. 52% Polaków twierdzi, że rząd nie zrobił wszystkiego, żeby wyjaśnić tę katastrofę. Aż 25% mówi, że uważa, że przyczyną katastrofy był zamach. Czy ta niewiara, po pierwsze, w państwo, które wyjaśnia katastrofę, w to wyjaśnienie katastrofy, jakie prezentuje nam rząd i komisja Millera, zresztą którą co chwila kompromitują jakieś kolejne fakty wychodzące na temat tego raportu, czy to może doprowadzić do sytuacji, że będzie taka presja społeczna, że Polacy zażądają nowej komisji, która będzie wyjaśniała tej katastrofy, nowego postępowania, albo podejmą jakieś działania, żeby doprowadzić do Międzynarodowej Komisji Śledczej? Czy my w ogóle na to jeszcze mamy szansę? Ja myślę, że jeżeli chodzi o podjęcie postępowania, to zawsze można podjąć umorzenie postępowania, jeżeli są nowe okoliczności. Mhm. Chciałam zwrócić uwagę, że w tym śledztwie był przesłuchany premier Donald Tusk, bo również była jego odpowiedzialność badana. Przesłuchanie nic nie wniosło, odpowiedział lakonicznie, że kancelaria prezydenta, z kancelarią mieli bardzo złe stosunki, czy by kancelaria się zgodziła, czy nie, to oni i tak by poleciał 7 na uroczystość razem z Władimirem Putinem.
Więc ta odpowiedzialność zupełnie została odepchnął od siebie, widać prokuratorzy również. Myślę, że że komisja na pewno powinna powstać, bo to już widać, co się dzieje. No widać, co się dzieje, petycje, badania. Nawet profesor Kleiber, szef PAN-u, mówi o powołaniu nowej komisji. No, jest tyle różnych środowisk, które by chciało takiej komisji, więc nie wyobrażam sobie, żeby taka komisja nie powstała. A sobie wyobrażam, żeby taka komisja nie powstała, bo tak naprawdę bez zmiany politycznej tutaj nie będzie woli do powołania. Ta decyzja, komisja Millera była komisją kierowaną przez ministra spraw wewnętrznych i bez zmiany na tych stanowiskach kluczowych, jakim jest stanowisko premiera, wicepremiera czy właśnie ministra spraw wewnętrznych, nie łudźmy się. Żadna komisja nie zostanie powołana i nikt nie wystąpi o żadne postępowanie międzynarodowe, dlatego że tutaj tak naprawdę to jest kwestia być albo nie być rządu Donalda Tuska. To, że coraz więcej Polaków widzi, że w całej tej sprawie śmierci i że 52% Polaków, mimo że to nie jest elektorat PiS-u czy ugrupowań prawicowych, jest przekonanych o tym, że rząd to wszystkiego nie zrobił, no to jest oczywiste, że to jest też dzwonek alarmowy dla rządu Donalda Tuska, ale tym bardziej moim zdaniem będzie szła propaganda w tym kierunku, żeby raz ludzi zmęczyć tym tematem, dwa, żeby zaciemnić ten temat. I wyśmiać wątpliwości. To jest klasyką przy tym, tak, to dokładnie. W tym tygodniu zakończyło się Euro na ziemiach polskich. Teraz jesteśmy przed meczem w Kijowie. Zdaje się, że z przywódców państw europejskich będzie tam pan Łukaszenka i pan Komorowski obok pana Janukowycza. Dobre towarzystwo? Może będzie okazja, żeby porozmawiać o zwolnieniu polskiego dziennikarza z Łukaszenką z więzienia, po raz kolejny zresztą wsadzonego Andrzeja Poczobu. To ja uważam, że my powinniśmy mieć stosunki z Ukrainą dobre, niezależnie od tego, kto tam rządzi, ponieważ jest to dla nas nadal... Czyli dobrze, że mimo bojkotu przywódców zachodnich państw, Bronisław Komorowski jedzie do Kijowa? Ja nie wiem, to znaczy... Bywało w ten sposób, że również Jan Paweł II rozmawiał z dyktatorami. Pytanie, po co jedzie i co powie Komorowski swojemu odpowiednikowi ukraińskiemu, jeżeli upomni się o prawa człowieka na Ukrainie. Jeżeli również wykorzysta tą okazję, żeby porozmawiać z Łukaszenką o tym, że nie tylko Andrzej Poczobut, ale również polska mniejszość jest prześladowana na Białorusi, to ja nie będę widział w tym błędu. Owszem, będzie to mogło być odebrane jako pewnego rodzaju legitymizacja rządów Janukowicza, ale jeżeli prezydent zabiegałby o polskie interesy, to nie miałbym nic przeciwko temu. Problem polega na tym, że nasi politycy z ugrupowania obecnie rządzącego, bądź dawniej z nimi związany, nie jak Bronisław Komorowski, rzadko zabierali do tej pory głos w obronie praw człowieka, w obronie demokracji w stosunku do tych dyktatorów, którzy panują na wschodzie, czy jeszcze dalej, na dalekim wschodzie, no na przykład jeżeli chodzi o Chiny, czy o Azję Centralną, to co tam się dzieje też nieraz woła o pomstę, no nie ma, nasi politycy tam jeżdżą i raczej cichusieńkim głosem wspominają, że są takie problemy jak prześladowanie chrześcijan na przykład w Chinach, czy właśnie prześladowanie mniejszości polskiej na Białorusi. Nasza polityka wobec Białorusi poniosła totalną klęskę. Łukaszenka nic sobie nie robi z Polski. Troszeczkę lepiej jest, jeżeli chodzi o Ukrainę, ale nie jest zupełnie dobrze. Ja bym chciała jeszcze tylko jeden temat poruszyć. Moim zdaniem w tym tygodniu bardzo ważny i też całkowicie pomijany albo przekręcany przez media prorządowe. Chodzi mi o te propozycje rządu likwidacji kolejnych ulg podatkowych i tak naprawdę podnoszenia obciążenia podatkowego. W tym tygodniu rząd podjął decyzję o likwidacji ulg dla dzieci, likwidacji 50% kosztów uzysku dla wolnych zawodów i jest już bardzo wyraźnie widoczna w różnych materiałach rządowych zapowiedź wprowadzenia podatku katastralnego.
to właściwie nie budzi jeszcze wielkiego sprzeciwu społecznego. Ludzie nie mają jeszcze świadomości. Na przykład ktoś, kto dziedziczył mieszkanie w Warszawie po przodkach, a w centrum, a jest dzisiaj emerytem dostającym 1200, czy mniej nawet, bo zdarzają się mniejsze świadczenia, nagle się okaże, że jego mieszkanie jest warte według wyliczenia milion złotych. Na przykład będzie musiał płacić 10 tysięcy rocznie podatku katastralnego, wobec czego co będzie musiał to mieszkanie sprzedać i to będą masowe wyprzedaże mieszkań w centrum. I będziemy mieli do czynienia z tym, że nasza tkanka miejska zostanie w sposób poważny naruszony, bo znowu będą powstawać tam nowe oddziały banków. Nie czarujmy sobie się, nie będzie bardzo wielu ludzi, których będzie stać, żeby mieszkać w tak zwanych dobrych dzielnicach. I domy tak samo, przecież wiadomo. Mnie się wydaje, że tutaj, ponieważ to jest oczywiście robione cichcem, nie będzie oficjalnej ustawy o podatku katastralnym, tylko będzie pewnie rozporządzenie o zmianie podatku nieruchomości, które będą ściągały gminy. Nie, to byłoby naruszenie konstytucji. Podatki to jest materia ustawowa. Nie można wprowadzić tego rozporządzeniem. Przepraszam, wydaje mi się, że jest taki pomysł, ale oczywiście mogę się mylić, że istniejący podatek od nieruchomości będzie przez rozporządzenie skorygowany zmiana sposobu naliczania tego podatku nieruchomości, a nie samo jego istnienie. Ale być może ja mam... To będzie przestępstwo stanu. Być może mam gorszą ocenę z działań zamiarów rządzących, niż one są w rzeczywistości. Są inne podatki, które są wprowadzane cichcem. Pytam o coś innego. Czy spodziewacie się, że zrodzi się taka presja społeczna, żeby rząd w tych zwiększaniu kolejnych obciążeń i przerzucaniu ciężaru dla zwykłych obywateli, też swoich błędów w polityce finansowej. Czy to się da zatrzymać? Bo na razie, proszę zobaczyć, udało się podnieść do 67 roku wiek emerytalny, udaje się obcinać kolejne ulgi, udaje się podwyższać de facto podatki i nawet nikt nie mówi, że Platforma Obywatelska jest partią super lewicową, tylko mówi się nadal, że jest liberalną, mimo że chyba żadna partia od lat nie podniosła obciążeń różnego rodzaju obywatelom. Tak, mamy to z czynienia, wracając trochę do poprzedniego wniosku, również z cichymi podwyżkami podatków. Tak było w Warszawie na przykład, ale nie tylko, w bardzo wielu miastach, tuż po wyborach samorządowych. Opłata za łowę, to nie jest podatek, tylko opłata za użytkowanie wieczyste, która ta opłata właśnie została wyliczona na nowo dla warszawiaków zaraz po wyborach. Ledwo ogłoszono, że Hanna Gronkiewicz-Waltz te wybory wygrała. Poszły pisma, które były przygotowywane do wybora przed wyborami do mieszkańców. Oni otworzyli koperty i zdziwili się, na kogo głosowali. Niemniej warszawiacy znowu na pewno zagłosują w większości na Platformę Obywatelską. Nie wiem, dlatego że tutaj jest taka kwestia, że jednak... Oczywiście macie rację, jeżeli chodzi o polityczne przeprowadzenie tych zmian, to nie będzie żadnego problemu. Arytmetyka sejmowa jest taka, jaka jest. Rząd, prezydent z tej samej opcji. Natomiast tutaj myślę o czymś innym, dlatego że dzisiaj się okazało, że pojawiają się rzeczy bardzo uciążliwe dla ludzi. Okazuje się, że zostały zawieszone przejazd autostradą, że wracają tak zwane wąskie gardła, czyli te drogi, którymi jeździliśmy przed euro, z powrotem wracają w użytkowanie, a o autostradach możemy zapomnieć. Okazało się, że te wielkie pieniądze, które miały przyjść na euro, okazało się, że były przeszacowane. Nie zrobiliśmy tyle na euro, ile mieliśmy zarobić. Więc tutaj jest jakby dodatkowe obciążenie, które się nagle pojawiło, które coś trzeba z tym zrobić, więc myślę, że rząd bardzo szybko będzie przeprowadzał przez Sejm te wszystkie zmiany. Czy ludzie wytrzymają? Mi się wydaje, że kiedy wrzesień jest takim najbardziej newralgicznym punktem. Ludzie wracają z wakacji, dzieci idą do szkoły, pojawiają się nowe wydatki. Tak jak Czarek mówił, jeszcze koniec roku się zbliża, bo to właśnie podatek od nieruchomości, bo musimy te zapłacić podatki za użytkowanie wieczyste, oprócz tego właśnie podatek od nieruchomości. Te opłaty się skumulują i w pewnym momencie okaże się, że to jest w najnormalniej świecie, ludzie nie mają skąd wsiąść. Tak? Plus, pamiętajmy o pozycji złotówki i tych ludziach, którzy mają kredyty we frankach. I jeszcze? To jest po prostu coś, co będzie w stanie zamordować połowę tego społeczeństwa finansowo. Nie wiemy, co się stanie w strefie euro. Mówiłeś o wyprzedaży mieszkań. Tak, ale za jaką cenę? Bo ci ludzie, którzy mieli wyliczone mieszkania na 1 000 000 złotych, nie sądzę, żeby sprzedawali, czy tak samo domy. Tak, bo pojawi się bo duży, wszystko duża leci wtedy w dół, więc w tej chwili sytuacja jest naprawdę bardzo nieciekawa. Jeszcze jest słońce, jeszcze są wakacje, jeszcze ludzie nie myślą o tym, ale myślę, że w
we wrześniu już się zaczną bardzo silne niepokoje. No, kończymy program bardzo strasząc Polaków niestety, a to pierwszy dzień wakacji, właściwie już prawie, bo dzisiaj było rozdanie świadectw. No już... Gratulujemy maturzystom, którzy wygrali. Córka moja zdała bardzo moja dobrze. Moja również bardzo dobrze zdała. Moja zdała do następnej klasy i też nie jest najgorzej. Także w wakacyjnym już nastroju, w słonecznym, wakacyjnym nastroju rozstańmy się dzisiaj z widzami. Naszymi gośćmi byli Dorota Kania, Gazeta Polska. Dziękuję, codziennie. Cezary Gnoś, Rzeczpospolita. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.